Do dziś pamiętam imię partnerki, z którą zdobyłem nagrodę w międzynarodowym konkursie tańca towarzyskiego. Nie. Były takie czasy, prawda, kiedy tańczyłeś? Hmm? Swoje pierwsze mecze grałem mając w butach klocki Lego. Tak. Hmm. Bo buty były za duże, tak? I klocek był gdzieś tam w palcach. Jeszcze nie spotkałem obrońcy szybszego ode mnie. Tak. Gdybym w styczniu wrócił do Legii, to byłby to krok w tył w mojej karierze. Tak. Szkoda, że takich ludzi jak Antoni Ptak nie ma już w polskiej piłce. Tak. Zdobycie Mistrzostwa Polski zostawiam sobie na zakończenie kariery. Tak. Mm. Najlepszym napastnikiem, z jakim grałem, był Tomasz Frankowski. Franiu, sorry. Nie. Jestem lepszy od Brazylijczyków. W końcu przebiłem się do pierwszej jedenastki Pogoni za czasów Antoniego Ptaka. Tak. Czytając przegląd sportowy, zastanawiam się, skąd oni to wszystko wiedzą. Tak. Dieta Lewandowskiego jest nie dla mnie. Nie. Tomasz Hajto kocha mnie jak syna, a ja go kocham jak ojca. Tak. Nie ma lepszego telewizyjnego eksperta niż Gianni Hajto. Tak. Źle przyjmuję krytykę. Tak. Irytuje mnie łatka imprezowicza przyklejona mi przed laty. Nie. Gdybym był tylko i wyłącznie szybki, jak mówią niektórzy, nigdy nie trafiłbym ani do Ligi Francuskiej, ani do reprezentacji. Nie. A podoba mi się, jak się zastanawiasz nad każdą odpowiedzią, bo to jakby trochę pytania o milion się tak poczułem. Francuski to nieprawdopodobnie trudny język, ale nie przejmuję się. Choć robię błędy, odważnie mówię. Tak. Jestem stworzony do Ligi Angielskiej. Tak. Utwór Zenka Martyniuka Przez Twe Oczy Zielone znam na pamięć. Tak. Pierwszą zwrotkę i refren mógłbym nawet zaśpiewać po francusku. Tomasz Iwan to najlepszy dyrektor reprezentacji Polski do spraw organizacyjnych, z jakim kiedykolwiek pracowałem. Tak. Ostrzegałem Grzegorza Krychowiaka przed przenosinami do PSG. Nie. Jeżeli tylko zdrowie pozwoli, będę chciał grać zawodowo w piłkę aż do 40. Nie. Bardzo cenię u Michała Probierza. Tak. Ale miałem ochotę go zabić, gdy zaprosił kiedyś na mecz do Wodzisławia moich rodziców, a gdy ci przyjechali ze Szczecina, posadził mnie na ławce. Tak. Grosik przed ślubem, a grosik żonaty to dwie zupełnie inne osoby. Tak. Gdy skończę karierę w piłkarskiej reprezentacji Polski, zgłoszę się do kadry beach soccera. Nie. W szatni Ren promuje disco polo. Nie. Jak się zastanawiałeś długo? Zenek Martyniuk to taki Kamil Grosicki polskiej muzyki. Tak. Popełniłem w życiu więcej błędów młodości niż wszyscy obecni w tym studio razem wzięci. Tak. Oczywiście nie wliczam do tej listy pana Sławka, ten to był nic po nie. To było pytanie, tak? Tak. Nie. Ale w sumie niczego nie żałuję. Nie. I teraz uważaj, jeszcze kilka pytań. Kupiłem sobie na pamiątkę przegląd sportowy z okładką ogłaszającą transfer do Premier League. Nie. Na obozach reprezentacji ogrywam wszystkich w FIFA 17. Nie. Kuba Błaszczykowski, gdzieś to widziałem. Kuba Błaszczykowski w tym momencie kariery jest słabszym graczem ode mnie. Tak. Koniec. Zobacz, nie wykorzystałeś pomidora.